Cześć wszystkim, z tej strony Piotr. Tym razem filmik dotyczący albumu Batman Epidemia, czyli historii, której nie mieliśmy przyjemności doświadczyć w TM Semiku, która doprowadzi nas później do historii No Man's Land, czyli Ziemia Niczyja. Coś jak mieliśmy problemy z COVID-em, tak tutaj Gotham ma poważne problemy z niewidzialnym właśnie wrogiem. I tutaj mamy zeszyty Azrael 1316, Batman 529-532, Batman Chronicles 4, Batman Shadow of the Bat 48-52, Catwoman 31-32, Detective Comics 695-696 oraz Robin 27 do 30 numeru. Widzicie, dość gruby album. Wydanie naprawdę prezentuje się bardzo ładnie. Spis treści. Wstęp, który stworzył Radosław Pisula. Bardzo fajnie podsumowuje wydarzenia po Nightfallu, a przed tym albumem, też po tym albumie, gdzie nas to wszystko zaprowadzi. Tutaj mamy zajawkę tego, co nas czeka. Po epidemii będziemy mieli dziedzictwo oraz kataklizm. Także tutaj mamy raz, dwa, trzy. Oryginalnie w Ameryce były jeszcze potem dwa tomy poprzedzające No Man's Land oraz cztery tomy głównej historii. Być może, prawdopodobnie u nas zamknie się to też w sumie w dziewięciu tomach, czyli by było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to były pseudo Road. No i cztery tomy głównej historii, w zależności jak oni zatytułują wydarzenia po kataklizmie. Tak jak tutaj widzicie, już kataklizm jest liczony jako Batman, Ziemia Niczyja, kataklizm. Czyli tak jakby już był, wiecie, startem. A potem zobaczymy. Może w październiku nowa szefowa Egmontu wyjaśni co, gdzie, jak i dlaczego. Zapowiada nas się tam długa opowieść. Jedna, moim zdaniem, jedna z dwóch najlepszych o Batmanie, jakie mieliśmy, o Batmanie, człowieku, detektywie. Nie mieszać z Batmanem, superbogiem, supermetalem, który przepowiada swoją przyszłość, podróżuje w czasie i wszystkie te dziwactwa, które, mimo że scenarzyści próbowali jakoś dobrze sprzedać, mnie to nie kupuje. Batman dla mnie jest detektywem, człowiekiem. Wygląda to fajnie, dużo czytania, ludzie w strojach ochronnych, także już widać, że coś się dzieje. Bohaterów tu mamy przeróżnych, którzy pomagają Batmanowi w tajemniczej chorobie, która dziesiątkuje. Oczywiście zaczyna się od Azraela, który przynosi ostrzeżenie. Poison Ivy, też pięknie narysowana. Okładki są moim zdaniem in plus, bardzo fajnie. Objawy choroby. Pierwsza ofiara wśród bohaterów. Na razie
zakażona. Ciekawy ten biały skostrój, nieprawdaż? Taki nieoczywisty bym powiedział. A tu już mamy też zwykły strój. Podobne, acz różne. Robin z mieczem. Deadman. Wiem, że niektórym te rysunki nie odpowiadają, ale są też tacy, którzy są fanami. Jakoś tego pokręconego gościa od czasów Knightfalla bardzo polubiłem. Nie wiem czemu. I rozpierducha na całego. Piękna pokazana. Fajnie będzie odświeżyć sobie tę historię. I to jeszcze w języku polskim, tym bardziej. Też wam powiem z takich ciekawych rzeczy. Z tego czasu miałem w oryginale. Nim kupiłem omnibusy. Miałem też w oryginale Dziedzictwo i było w dwóch tomach, także wygląda na to, że będzie mieć w jednym tomie. To się bardzo fajnie cieszę z tego powodu. Jest tutaj dużo fajnej historii, której nie mieliśmy na naszym rynku. Wiem, że Kelly Jones nie wszystkim przypada do gustu jako artysta, ale moim zdaniem takie historie w końcu w Polsce oznaczają tylko jedno, że idziemy w dobrym kierunku. Będzie to czytać na wiele, wiele miesięcy. Zwłaszcza, że to jest premiera, więc tym bardziej cieszę się, że to mamy. Zagrożenie realne. Przypomina nam czasy 2020-2022 na całym świecie. Więc tym bardziej warto sięgnąć i zobaczyć, jak to było w komiksach. Skąd się wziął wirus. Zagrożenie. Coś naprawdę fajnego, przyjemnego i Batman, którego ja osobiście bardzo cenię z tamtego okresu.